Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Konstanty Ildefons Gałczyński, stypendysta Funduszu Kultury, ceniony poeta i felietonista, artysta z prawdziwego zdarzenia i wolny duch. Czy brzmi to nudno? Oczywiście, że tak. Jednak na szczęście Konstantego jeszcze poza tym wszystkim w międzyczasie wypierniczono dyscyplinarnie z wojska, lubił się urżnąć na cmentarzu, miał romans przez Hitlera, zawał przez Szczecin i lubił nistego, nizowego obcym ludziom wbić do wanny. No, i jeszcze był alkoholikiem, ale to już akurat oczywiście nie na szczęście. Nie zmienia to jednak faktu, że był o wiele ciekawszym gościem, niż go wam w szkole przedstawili. Poznajcie go lepiej już teraz w Historii Bez Cenzury. Konstanty Ildefons Gałczyński urodził się 23 stycznia 1905 roku, a jeszcze w tym samym roku do rodziny dołączył jego młodszy brat Zenek, który z matuli wyskoczył w grudniu. Owa matula zajmowała się zawodowo byciem córką całkiem nieźle radzących sobie finansowo właścicieli restauracji. Z kolei ojciec naszego dzisiejszego bohatera był technikiem kolejowym. Rodzina naprawdę dobrze sobie radziła do momentu, jak zaczęło brakować pieniędzy. Bo kiedy dziadek Konstantego udał się gotować w niebiosach, to jego małżonka nie ogarnęła interesu i skończyło się restauracyjne Eldorado. W rodzinie zaczęło być coraz mniej kasy. Ojciec Konstantego potrafił zniknąć na parę dni, a jak wracał to nawalony, to też rodzice się coraz częściej kłócili. Nie było w domu przyjemnej atmosfery, ale Konstanty, w miarę możliwości, mimo że przecież miał niecały rok więcej tylko od swojego brata Zenka, to starał się go jakoś chronić przed tą kwaśną atmosferą, której na pewno nie poprawił wybuch I wojny światowej. Gałczyńcy ze swojej rodzinnej Warszawy zostali ewakuowani do Moskwy. Co się działo u przyjaciół Rosjan? Obaj chłopcy trafili do szkoły Komitetu Polskiego. Tam Konstanty zakochał się w książkach, ale też szczerze znienawidził lekcje w uef u W miarę możliwości opiekował się też przez cały czas bratem. Raz na przykład jak zauważył talent muzyczny Uzenka, to za cichaczem zaoszczędzone pieniądze kupił bratu Okarynę. Jak nie wiecie, jak brzmi Okaryna, to sobie odpalcie utwór Wild Thing zespołu The Trogs. Sam Konstanty grał też na skrzypcach. Obaj chłopcy zaczęli też wtedy pisać i kto wie, może z czasem stworzyliby równie legendarny duet co Safri Duo. Na pewno teksty by mieli bardziej ambitne, no ale niestety nic z tego nie wyszło. Czemu? Bo ciężko się tworzy w duecie, w którym jeden z członków nie żyje. Już po powrocie gałczyńskich do Warszawy po zakończeniu wojny, Zenek zmarł na Szkarlatynę która była w tamtym okresie szalenie niebezpieczna, nasz dzisiejszy bohater był zdruzgotany i nie wiadomo, jakiego życie by się potoczyło, gdyby nie to, że Konstanty dał naprawdę głębokiego nura w poezję. Pisał i pisał wiersze, a formalnie zadebiutował w roku 1923 na łamach twórczości młodej Polski utworem pod tytułem Wiatr w zaułku, który wcale nie był poświęcony przedawkowaniu grochówki. Warto może w tym miejscu zaznaczyć, że nie będziemy się dzisiaj zagłębiać w twórczość Gałczyńskiego. Oczywiście bardzo was do tego zachęcamy, żebyście w wolnej chwili poczytali jego poezję i na pewno wielu z was doceni kunszt naszego dzisiejszego bohatera, tak jak swojego czasu ten nieoszlifowany wówczas diament dostrzegł pan Kornel Makuszyński, redaktor działu poetyckiego Twórczości Młodej Polski. Makuszyński i Gałczyński bardzo się zresztą zakumplowali, spędzali razem czas, mnóstwo gadali a Makuszyński zastępował naszemu bohaterowi w pewnym stopniu rodziców, a już na pewno ojca. Bo panu technikowi kolejowemu Peron odjeżdżał coraz mocniej. Ojciec i syn się nie rozumieli, a apogeum ich relacji była kłótnia, która wybuchła pewnego dnia w domu, kiedy Konstanty powiedział, że w dupie ma marzenia ojca, że jego syn też będzie robił na kolei. Nie, on chce iść na studia. No i się wtedy ojciec zagotował, powiedział, że z tego jego pitolenia na skrzypeczkach i z książeczek to nigdy pieniędzy nie będzie i on ani grosza na te studia nie da. Konstanty jednak na swoim postawił i na studia poszedł, a ojciec coraz. Większy Menel w końcu zmarł, konkretnie w roku 1927, jednak pewne jego cechy zostały z Konstantem do końca. Niestety po tak smutnym dzieciństwie raczej nikt się nie spodziewał, że Gałczyński będzie miał tak odjechane poczucie humoru w dorosłym życiu. Jednak nasz bohater nie raz miał jeszcze wszystkich zaskoczyć. Jego jednym z najbardziej wyszukanych żartów na studiach było wkręcenie swojego promotora, że chciałby napisać pracę seminaryjną o takim niedawno odkrytym przez siebie twórcy, jakim był Sir Gordon Morris Cheats. Przez godzinę deklamował poezję Cheatsa, aż w końcu profesor mu przerwał i powiedział, pani Konstanty, to jest Znakomita twórczość. Ja głupio się przyznać, ale o tym cheat się nie słyszałem. Jednak chętnie nadrobię zaległości, a pan niech koniecznie pisze o nim tę magisterkę. Oczywiście nie było nigdy kogoś takiego jak cheats. Konstanty go sobie wymyślił i w pewnym momencie nawet zrobiło mu się głupio. Przyszedł przeprosić profesora, ale prank już wszedł za mocno. Profesor mu nie uwierzył i cały czas był przekonany, że taki twórca istniał. O ile zaraz na początku studiów ulubionym napojem Konstantego była herbata z cytryną? Tak, no umówmy się, studia rządzą się swoimi prawami i szybko herbatkę wyparły innego rodzaju napitki. Ale w międzyczasie nasz dzisiejszy bohater rozwijał się też literacko. Współpracował z teatrem Reduta Juliusza Osterwy, a poza tym bywał na wieczorach autorskich, dawał też korki, więc miał trochę kasy, ale tak jakby przez to wszystko zapomniał się uczyć, więc wyleciał ze studiów i w ten odcinek. W sposób konstanty trafił do wojska, które znienawidził jeszcze bardziej niż WEW. W szkole podchorążych rezerwy Gałczyński był jednak tylko kilka tygodni, ponieważ totalnie olewał panującą tam dyscyplinę. Nie słuchał przełożonych, a na egzaminie z broni powiedział, że karabin to narzędzie szatana. Być może liczył na to, że jego przełożonym skończy się w pewnym momencie cierpliwość. Machnął ręką i zwolnią go ze służby. Ale stało się dokładnie odwrotnie. Nienawidzącego wojskowej dyscypliny Gałczyńskiego za karę przeniesiono do regularnej służby. Swoją drogą do Berezy Kartuskiej, ale to miejsce ponurą sławę w tym okresie miał jeszcze przed sobą. Czy tam Gałczyński się zmienił? Absolutnie nie. Nadal był utrapieniem dla dowódców. Nie tylko nie słuchał rozkazów, ale też symulował choroby, żeby trafić do izby chorych. To jednak nadal nie wszystko, bo w pewnym momencie Gałczyński wyszedł sobie na przepustkę. Po czym wdał się w bójkę w Warszawie i trafił do aresztu. No to wysłano jakiegoś żołnierza, żeby go stamtąd zgarnął i eskortował z powrotem do jednostki, ale nie była to najbardziej profesjonalna eskorta, bo obaj panowie urżnęli się w jakimś barze i przegapili pociąg. A to oczywiście nadal nie koniec harców gałczyńskiego w wojsku. Dowódca zdał sobie w pewnym momencie sprawę, że z Konstantego pożytku naprawdę nie będzie i zrobiono go w jednostce kimś w rodzaju dyrektora artystycznego, żeby tylko nie przeszkadzał. Do jego zadań należało na przykład układanie piosenek, które później jego koledzy w mundurach śpiewali. Taki był z niego, można powiedzieć, kapitan Jack, ale też niezbyt długo, bo jak znowu na egzaminie zaczął głosić swoje dziwne teorie, to dowódca nie wytrzymał. Już faktycznie machnął ręką i zwolnił Konstantego ze służby. Czyli w zasadzie plan się powiódł. Powiódł, tak? No tak twierdził wśród znajomych sam Konstanty. Mówił, że haha, jego zamysł zgrywania idioty w 100% się sprawdził. A prawda jest taka, że z litości z wojska wyciągnął go jego kumpel Julian Tuwim. A jak już przy znajomych jesteśmy? Tak sobie pomyślałem, że już chwilę gadamy, a nie poruszyliśmy bardzo ważnej kwestii, która pewnie wiele osób nurtuje. Mianowicie, czy nasz dzisiejszy bohater wśród znajomych miał ksywę Gała? Oj, tam nie trzeba o tym mówić. To nie są ważne. Oczywiście, że tak. Gała miał mnóstwo przyjaciół z kręgów literackich, i nikt w ekipie nie wyobrażał sobie Konstantego w wojsku, a już tym bardziej w małżeństwie. Naprawdę przerastała ich myśl o tym, że ten gość mógłby się z kimś związać. To też zaczęto się o chłopa martwić, kiedy w ostatnich miesiącach Gałczyński raczej mało udzielał się towarzysko, rzadko bywał w kawiarniach i nie uczestniczył w nocnych włóczęgach i pijaństwie. Bywały wręcz okresy, kiedy znikał jak kamfora, co sugerowało jawną zdradę. A tu się nagle okazało, że gość nie dość, że się zakochał, to jeszcze, że niedługo ślub. Kim była wybranka poznana w maju 1929 roku? Miała na imię Natalia i była córką rosyjskiego oficera, który po rewolucji bolszewickiej postanowił jednak zostać z rodziną w Polsce. Czy mu się dziwię? Absolutnie nie. Wracając jednak do dziewczyny, to wiele wskazywało, że potrafi być podobnym krejzorem co jej chłop, co udowodnili już w dniu ślubu, kiedy to uciekli swoim gościom. Goście spodziewali się po ceremonii jakiegoś wesela, albo przynajmniej popijawy. Tymczasem nowożeńcy bez słowa odjechali spod świątyni, pozostawiając zdezorientowanych gości samych sobie. Później się okazało, że pojechali do luna parku. Pierwsze miesiące małżeństwa były ekstra. Jednak od pewnego momentu nikt już nie miał wątpliwości, że Konstanty po ojcu odziedziczył słabość do alkoholu. Wpadał w cugi, najpierw literackie, a jak już był zmęczony pisaniem i myśleniem, to alkoholowe. Podobnie jak ojciec potrafił znikać na całe dni i pewnie szybko by się stoczył, gdyby nie robota, którą dostał w konsulacie generalnym w Berlinie. Zarabiał tam całkiem nieźle, więc nie miał presji na pisanie i z żoną podróżowali Wiedzali muzea ogólnie ekstra, ale zgadnijcie, co przerwało dobrą passę. Oczywiście, że alkohol. Pewnego razu Gałczyński nie przyszedł do pracy, kolejnego dnia również i w sumie przez parę kolejnych też nie było go generalnie w robocie tydzień, a jak już się wreszcie pojawił, to powiedziano mu, wierzcie lub nie, że w sumie go nie potrzebują. Z Berlina swoją drogą pochodził też kumpel Konstantego, z którym związana jest kolejna pijacka akcja, mianowicie panowie wymyślili sobie pewnego razu, że zrobią dwudniową imprezę. W samej idei oczywiście nie ma nic złego, ale trochę może dziwić wybór miejsca Bosta, na grobowcu lokalnego żydowskiego lidera religijnego. Chłopaki walili tam w gaz, śpiewali numery Beethovena, akompaniując sobie na grzebieniu, a lokalna obsługa cmentarza nie dawała rady ich usunąć. Cmentarnych imprezowiczów do domu zaciągnąć musieli dopiero znajomi. Epizod berliński dobiegł jednak końca, i Konstanty postanowił spróbować swoich sił w Wilnie. Co na to żona? Powiedziała, że absolutnie nie ma zamiarów w ciemno dymać za nim tyle kilometrów. Jak on chce jechać, to oczywiście, proszę bardzo, droga wolna, ale ona dołączy do niego dopiero, jak znajdzie tam jakąś stabilną pracę, jak będzie miał jakiekolwiek pieniądze na życie. Czy przesadziła? Wydaje mi się, że nie. Gość był artystą, alkoholikiem i ciężko było mu zaufać po akcjach, które już zdążył odwalić, jednak tym razem Konstanty pozytywnie żonę zaskoczył. Jak to masz pracę i hajs? Kostek, czy ty mnie znowu nie wkręcasz jak tego profesorka? O dziwo wcale nie, bo mogła dojechać już po dwóch miesiącach. Konstanty wkręcił się do radia, był felietonistą, pisał też sporo do lokalnych gazet. Generalnie fame coraz większy i portfel coraz grubszy robić się zaczynał. Konstanty napisał też parę tekstów do piosenek, które śpiewała bardzo wówczas popularna Hanka Ordonówna. A po przeprowadzce ponownej Gałczyńskich do Warszawy, nasz dzisiejszy bohater miał też całkiem śmieszny epizod w Tygodniku z Połem. Tam pisali z ziomkiem powieść w odcinkach, ale nie za bardzo lubili to robić, więc pisali tylko jak zaczynała im się kończyć kasa, a jak akurat dobrze im się żyło, no to czytelnicy musieli trochę dłużej poczekać na nowe odcinki. Beztroskie czasy brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej. Z lekcji pewnie wiecie, że to właśnie w tym okresie Gałczyński stworzył swoje najpopularniejsze dzieło, pieśń o żołnierzach z Westerplatte. Jest to jak najbardziej prawda, ale w szkole być może powiedzieli wam też, że w obozie jenieckim, do którego trafił Gałczyński, zrobił mnóstwo nasz bohater dobrego, a to już prawdą nie jest. W oficjalnych biografiach poety podkreśla się bowiem jego patriotyczną postawę, racząc czytelnika jednak samymi ogólnikami. Podobno Gałczyński organizował wówczas protest przeciwko przymusowej pracy jeńców. Był sanitariuszem, tłumaczem, cieszył się wielkim poważaniem wśród współwięźniów. Mija się to jednak z prawdą. Stalag 11a był wielkim, międzynarodowym obozem. Gałczyński nie potrafił porozumieć się z większością osadzonych, a próba organizacji przez niego wieczorków poetyckich zakończyła się klęską. To jednak nie wszystko, bo Konstanty dość szybko trafił do kompanii karnej po tym, jak w biurze szpitala przycięto go nie na pracowaniu, a na spaniu. Tylko czemu go w takim razie ss mani nie rozstrzelali, albo nie trafił do komory gazowej, bo to nie był obóz koncentracyjny, tylko Jeniecki. Warto o tym pamiętać i z tego również wynikała sytuacja, że uwięzieni tam ludzie mogli ze sobą w miarę swobodnie się komunikować, albo z dziewczętami z obozu obok, albo z pielęgniarkami. To wszystko że była opcja romansowania, i z tej opcji Konstanty skorzystał. Inna sprawa, że pod koniec wojny poznał jeszcze inną dziewczynę, którą na bank zapłodnił, a według wielu również poślubił w roku 1945. Przypominam, że miał już wtedy żonę. No właśnie, co ona na to? Przede wszystkim po wojnie, zarówno na męża, jak i na wyjaśnienia, musiała sobie trochę poczekać, ponieważ Konstanty postanowił kapinkę sobie pozwiedzać zachodnią Europę, a jak już wrócił, to bezczelnie stwierdził, że winę za jego zdrady ponosi bezpośrednio Adolf Hitler, bo gdyby nie wojna, to przecież he he, nie miałby tylu opcji, żeby małżonkę zdradzać, nie? To jest doprawdy niesamowite, że zamiast dać mu wpysk i odejść, to Natalia z mężem została. Musiała podejrzewać, że to wcale nie koniec kłopotów, i oczywiście miała rację. Popularność Gałczyńskiego przeżyła wojnę. W nowej, ludowej Polsce cały czas był rozchwytywany i naprawdę nieźle opłacany. Miał do swojej dyspozycji całą stronę w jednej z najpopularniejszych polskich gazet, ale to nie wszystko, bo stworzył też teatrzyk Zielona Gęś, gdzie w krótkich formach wyśmiewano wady Polaków. Współtworzył również kabaret Siedem Kotów, który wylansował chociażby Irenę Kwiatkowską, czyli tą sławną kobietę pracującą z czterdziestolatka. A czy nasz bohater pił? Pił, ale też sporo jeździł po kraju ze swoją poezją, którą generalnie dość ciepło przyjmowano, chociaż czasem robotnicy głównie protestowali, że te wiersze to jakieś takie za długie. Ale z krytyką zwykłych ludzi dało się jakoś żyć gorzej, jak się podpadło władzy. Bo może i Gałczyński był sławny, ale w literackim świadku PRL-u nie miał szans w starciu z Adamem Warzykiem, szefem Związku Literatów Polskich, który w roku 1950 na zjeździe zarzucił Konstantemu, że jego poezja nosi znamiona burżuazyjne i drobnomieszczańskie i autor powinien jak najszybciej ukręcić łeb temu kanarkowi. Tak to poetycko Warzyk ujął. Oczywiście nasz dzisiejszy bohater nie podkulił ogona tylko w swoim stylu odparł, że owszem, może ukręcić łebka narkowi, ale wtedy wszyscy zobaczą klatkę. I czy to jest na pewno to, czego koledzy sobie życzą? Nie mogło się to skończyć inaczej niż zakazem publikowania. I elegancko! I elegancko. Gałczyński nie pisał, więc pił jeszcze więcej. Być może właśnie dlatego, żeby znajomi nie kusili go imprezami, małżeństwo przeniosło się w pewnym momencie do Szczecina, ale niestety jeszcze na dobre walizek nie rozpakowali, a Konstanty dostał zawału. A lekarze bardzo odważnie stwierdzili, że to nie rock'n'rollowy styl życia, a klimat miasta nie służy Konstantemu, w związku z czym Gałczyńscy wrócili do Warszawy. Czy gała po zawale... Zmądrzał? Absolutnie nie. A że teraz mieszkali w dzielnicy, gdzie aż roiło się od polityków wysokiego szczebla, to potencjał do prankowania miał naprawdę spory i postanowił go wykorzystywać. Podobno pewnego dnia pod drzwi apartamentu Cyrankiewiczów zapukał Konstanty, przedstawił się i zapytał, gdzie jest łazienka. Nina Andrycz skierowała go we właściwą stronę, a wówczas poeta się rozebrał i spokojnie wszedł do wanny. Wychodząc, powiedział do przerażonej aktorki, że zawsze pragnął się wykąpać w wannie premiera. W czasie przymusowej przerwy w pisaniu Konstanty odkrył też przepiękną leśniczówkę na Mazurach, w której spędzał mnóstwo czasu o dziwo, wcale nie traktując jej jak meliny, ale jak tylko wracał do Warszawy to szedł w tango, którego nie da się tańczyć w nieskończoność. Drugi zawał przyszedł w 52 i to było ostatnie ostrzeżenie, jakie Konstanty oczywiście olał. 6 grudnia 1953 roku gałczyńskiemu pękła aorta. Kojarzycie jak nienawidził wojska? Pochowano go na powązkach. Wojskowych. Podejrzewam, że wielu przedstawionych dziś aspektów życia tego świetnego poety nie znaliście, ale nie ma się czego wstydzić. Po prostu o tym się w szkole często nie mówi, bo tak jest wygodniej. I z tego również powodu nie każdy pewnie słyszał o fobiach Prusa, życiu osobistym Konopnickiej czy hipochondrii Gombrowicza. Na szczęście Sławomir Koper nie bał się tych tematów i napisał naprawdę fajną książkę Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Dowiecie się z niej tak niesamowitych rzeczy, że nie tylko autorzy lektur przestaną być dla Was nudziarzami, ale jeszcze nie raz polonistce gul skoczy, jak zagniecie ją niewygodnym fragmentem biografii jej ukochanego idola. Polecamy Wam ją serdecznie. Oczywiście nie polonistkę ze skaczącym gulem, tylko książkę wydawnictwa Fronda. A my widzimy się niebawem.